Cześć, siemaneczko, witajcie po majówce. No wróciliśmy, powiem wam od razu, 4 i od jakiejś 9 pracujemy. Pole takie dosyć gliniaste, może tutaj jeszcze nie jest takie bardzo gliniaste miejsce, ale poprzeczniaki, mega takie zwięzła ziemia, która przeschła przez te właśnie parę dni słońca, tak się zeschły te bryły na wierzchu, że dużo idzie do zbiornika. No tutaj akurat trochę lżejsza z tej strony, ale tam dalej będzie coraz gorzej. No i pole praktycznie całe idzie w klin, taki duży. Aż na długość maszyny w sumie koniec. Także no zobaczcie, jak tutaj tej bryły leży takiej rozbitej po maszynie. No i jedziemy, powoli jedziemy. Tam gdzie się da, no to wiadomo, normalnie robimy. Gdzie jest taka bardzo, bardzo zwięzła ta glina, no to trochę krócej, żeby no nie nazbierać na 5 metrach całego zbiornika ziemi, bo to bez sensu. Może przejdę z tej drugiej, bo widzę, że w tą się kurzy. No i na odwozie New Holland T7, ten sam co przed majówką. I zestaw do zbierania również ten sam. Jeszcze tutaj parę przejazdów będzie takich równych, no a później już będą coraz krótsze. Tutaj na tym końcu jest szczególnie sporo tej gliny, tej ziemi leci, także bo tam na tym drugim końcu jest znowu takie mocno zakamienione i fajnie to wszystko się rozbija i leci w sumie sam kamień. Niestety pole trzeba zebrać całe. Zobaczymy, chyba tam tą końcówkę odpuścimy, jak już będzie tam mocno tej ziemi leciało. No zobaczymy dalej, co będzie pokazywać maszyna. No ale na tym poprzeczniaku tutaj właśnie szczególnie jest dramat z tą gliną. Może to nie jest taka typowa właśnie glina, tylko taka no zwięzła ziemia, która była właśnie wyrzucona pługiem dłutowym do góry. No i posychały się te bryły na kamień prawie wszystkie. Także tak to wygląda. No kurzy się ładnie, temperatura fajna, można robić. Sezon powoli dobiega końca. No i skróciliśmy sobie to pole. Dosyć dużo tam odpadło już właśnie ze względu na tą posychaną, zwięzłą ziemię. Zbieramy tutaj tylko te bardziej kaszyste części. No nie wiem, ile tam doszło, ale sporo odeszło. Bo pole ma 13 hektarów generalnie. Gospodarz tam sieje nawóz pod ziemniaka. No i jutro chyba będą ruszać z sadzeniem. No i tu nam zostało jeszcze, nie wiem, 6 przejazdów tak krótszych i poprzeczniaki i lecimy na ostatnie pole, 4 hektary, które jest całe z klina, to ciekawe. No ale myślę, że sprawnie to pójdzie, 4 hektary to nie jest taki wcale mały kawałek. Zdarzały się i mniejsze kliny, nawet po hektarze, po 80 darów. No zmiana kierowców akurat na odwozie. I ciśniemy. Dzisiaj aż to może skończymy, jak się wszystko dobrze pójdzie, wszystko się dobrze złoży. No, zobaczcie, jak się kurzy za siewem nawozu. Ciekawe, czy to mnie dorzuci. No raczej nie powinno. No także myślę do godzinki i tu będziemy mieli finito na tym polu. Przyczep trochę tutaj było, tych kamieni zmieszanych z ziemią.
ciężko określić tak naprawdę, ile tego kamienia to było. No, ale większa część pola na pewno będzie zrobiona, więc tyle dobrze. Chyba był tylko jeden większy kamień, którego pominęliśmy, a tak to wszystko weszło do zbiornika. No tam dokładnie, gdzie jest potyczka i ta biała, nie wiem czy będziecie widzieć, pominięty jeden kamień, a tak to wszystko na tym polu w miarę takie dla maszyny możliwe do złapania. No i miałem nagrać sypanie jakieś, ale chyba mi się nie uda dojść. No akurat jest pełny. Chociaż z daleka wam pokażę. No, 6 przejazdów dokładnie chyba zostało. Więc idealnie 3 kółeczka, poprzeczniaki i dalej. Gospodarz właśnie pojechał na te 4 hektary z nawozem. Nie, troszkę towaru było. Ziemia, zobaczcie, tutaj no, leciutka na tych miejscami jest naprawdę dobra do zbierania. Po nas już jest praktycznie sucha, także przeschła duża warstwa tej ziemi przez majówkę. A tutaj było uprawiane przed zbieraniem pługiem butowym Adillą. Powiem wam, że całkiem spoko to wygląda. Te wały tak za bardzo nie podgniatały, bo zawsze myślałem, że one będą gniatać. Tak to wygląda na przyczepce. Jesteśmy na ostatnim już polu w tym gospodarstwie. 4 hektary. Taki mam 4-hektarowy klin. Poprzeczniaki już mamy objechane po 2 razy. I zaczniemy od tej tutaj węższej strony. Ale jeszcze ciemno zrobi, to będą te dłuższe przejazdy. Dobrze, myślę, że jeszcze 3,5 godzinki jakieś i będzie to zamknięte. Też trochę wieńki tutaj jest, trochę leci, ale nie jest tak źle. W tamtym narożniku bardzo dużo kamienia, trzeba tam powoli jechać. No, ziemia po buraku, generalnie tych buraków sporo się nazbierało, szczególnie na tym poprzeczniaku, bo to chyba były kupy. Szły jak złe do zbiornika. Także myślę, że i husarium by dało się kopać ziemniaka, tego buraka, spokojnie. No i co, ja powoli kończę, już mam odcinek. Z tego względu, że muszę na chwilę wyjechać, a zaraz będzie ciemno. Więc tyle w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.